Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy dalej oczywiście z fabułą wciąż. Miałem nadzieję, w sensie miałem na myśli, co ja gadam, miałem wrażenie, że już kończymy ten generalnie akt, ale widzę, że dalej lecimy wciąż przed siebie, bo tu jest tego całkiem sporo jeszcze. Tak więc, jak wam się podoba, sobie kopa w górę oczywiście, a my lecimy dalej po pokonaniu Aszawy. Czas na kolejne wyzwanie. Kończy mi się, widzę... zwiększone obrażenia demonom, ale mam jeszcze jednego płota na odporność na ogień, także może chociaż to mi trochę tam pomoże jeszcze. Ale zobaczymy. Co my tu mamy? Jakiś ślad po Lilith lub Inariusie? Ta. Lilith to była. Widzę krwawe płatki. Sprawdźmy to. Oho, i czyżby to, co było w trailerze? W sensie, czy to leci? To jest trailer teraz chyba. No, trochę dziwny zabieg, żeby wrzucać trailer do... w sumie... no pod koniec gry, można powiedzieć. No ale ciekawy zabieg z jednej strony. Dziwny i ciekawy zarazem. Chociaż trochę chyba rozszerzony, jakby trailer się wydaje. Walczmy mężnie w imię uświęconego. No, w innej wersji. Ci źle tego leci, nie? Błogosławiona niech będzie światłość. Dobra, i wiemy, co się dzieje poza. W sensie... Dobre. Dobra, ty, podoba mi się. Ale jestem ciekaw, jak to się skończy, bez kitu. Pamiętasz je, Inariusie? Szepty potępionych. Słowa cię nie ocalą. Pokaż się. A więc żołnierz powraca. I to pełen determinacji. Nie ma śladu po rozdartej duszy, którą porzuciłam. Ty mnie oszukałaś!
Dobrze, walczą wszyscy elegancko. Wow. Powiedz, Inariusie, czego tak naprawdę chcesz? Należnego mi miejsca w niebiosach. I dlatego chcesz zniszczyć wszystko, co stworzyliśmy? Sanktuarium to wynaturzenie! Wow. A nasz syn? Zająłem się nim, by zadowolić niebo. W sensie Ratma, tak? Jak myślisz? Przyjmą cię z powrotem? Nie. Nadal tobą gardzą. Dobry ten cinematic. To wszystko kończy się wraz z tobą. Nie. Dokonaliśmy wyboru, a to dla nich niewybaczalne. Więc nieważne, kogo poświęcisz i co sobie wmówisz. Cisza jest ich wyrokiem. Przecież naprawiłem swój błąd. Czego jeszcze ode mnie chcecie? Muszę wiedzieć! Błagam! Powiedzcie mi! Wow. Niebiosa już do ciebie nie przemówią! Niebiosa! Chroncie mnie! Nie. Moim miejscem jest piekło! O kurwa. Nie. Nie. Nie! Z wiarą! Z wiarą! Stać! No nieźle. Tego się... Znowu jest rzecz, której się nie spodziewałem w tej grze, nie? Co się stało? O, dziewczyno. Lilith wyrwała Inariusowi skrzydła. Jakby się nim bawiła. Chciała go złamać. Chciała, żeby cierpiał, zanim go wykończy. Włócznia światłości, przeszywająca serce nienawiści. Więc przepowiednia była błędna. Może jednak nie. Lilith także jest ranna. Jeśli jest ranna, uwięzienie jej w kamieniu dusz będzie łatwiejsze. Nie zatrzymujmy się. No nie no, w sumie Inarius trochę jakby czuł nienawiść do niebios, na to wychodzi, nie? Że go olewają i tak dalej, to może o to chodziło? Że nim gardzą, wiecie o co chodzi, nie? Kurde, ty, no ciekawe. Ty, no pierwszy raz jestem tak wkręcony w fabułę w Diablo, naprawdę. I co teraz?
Oho, dobra, idziemy pogadać. Musimy odnaleźć Lilith. Jedynym sposobem jest użycie oka. Jesteś pewien? Wiem, co się stało, gdy ostatnim razem go użyto. To nie skończyło się dobrze. Masz lepszy pomysł? Ktokolwiek z was ma? Tak myślałem. Oho, a ty co? Ty, no nie daj się... Co jest? Co ty tam robisz, Gamonie jeden? Gdzie on jest w ogóle? Tu leży, dobra. Dobra, po kolei, bo widzę, że z tamtego też wylezie pewnie jakiś boss, a teraz się pozbyliśmy skilla. Więc jak się naładuje, rozwalimy wszystko naraz. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, leży. Dobra, mamy generalnie naładowane, więc możemy rozwalić ten filar. I tu był chyba jeszcze jeden, tak? Nie, ten już jest rozwalony, nice. O, właśnie, z powrotem. Dobra, nie żyje, nie żyje. Wypijmy potka. Ty głąbie jeden. Krwawisz. O, to tylko zadrapanie. Ale Lorat ma rację. Oko to jedyna przewaga, jaką mamy. Tylko ono może wskazać drogę do Lilith. Nie ma czasu do stracenia. Ja jestem ciekaw, co się stało z Inariusem dalej, w sensie. Już po tym, jak ona tutaj dziabnęła, nie? Tą włócznią. Oho. A to na mapie widziałem, to chyba na samym końcu jest. To jeszcze kawał drogi nam do tego. A więc jesteś w końcu. To przyrzeczone ci przejście do katedry nienawiści. Wyglądasz na słabszą niż ostatnio. Nie byłbym pewien twojego triumfu. Wypełnij złożoną obietnicę. Aha, bo on jest strażnikiem Mefista, dlatego, tak? I więc teraz on jakby przyrzekł, że zdradzi Mefista i wpuści Lilith do środka, tak? O to chodzi. Wow. Co to ma być? Gdzie jestem? Więzicie teraz twój własny umysł. Mogę cię trzymać przez wieczność. Ale to mi alternatywy. Ale jazda. Możesz stać się największym obrońcą sanktuarium. O ile tego chcesz? Zbadaj koszmar. Dobra, idziemy. Ale jazda, co tu się dzieje w ogóle? Ślepe oko. Pokażę ci, dlaczego świat cię potrzebuje. No to pokaż. A i to jest ta droga. Czarna rzeka, czy coś tam.
Ta, co była na początku gry, chyba tak to wyglądało przynajmniej. Napojono cię moją krwią. Jestem częścią ciebie. Zawsze będę. Noże w sercu twoje nadzieje i obawy. Dałam ludziom wolną wolę, ale bez prowadzącego ich pasterza są zagubieni. Oho, to jest ten. Zbierają się w tych teatrach udających świątynie, gdzie rzekomi zbawcy prawią im puste kazania o walce dobra ze złem. Pożałowania godne. Nasz ojciec wskazał wam drogę ku zbawieniu. A wy zbaczacie z niej przy każdej okazji. Ludzie kupują to kłamstwo. Okej. Okay. Bo chcą wierzyć, że życie... Stani, zwani i ktoś tu jeszcze był. Aha, to chyba ci ludzie. Ale przecież wiesz, że to wszystko jest... Chora Dreamowie znają prawdę. Owszem, ale są jedynie opiekunami wiedzy. A to co to jest? Inkwizytor jakiś, dobra. Właśnie, zacięło. Tu ktoś leży znowu. A, to ten. Donan znowu z synem. Wąż, Inarius. I Hokofaza w ogóle. Tak, ciemno, jak próbowałem sądzić. A. Dobra, to są wspomnienia po prostu, tak? Tego, co tam robiliśmy i tak dalej. Zwłoki Ratmy, o. Mój syn był mądry. Mądrzejszy nawet od Chora Dreamów. Ale bycie pasterzem nie leżało w jego naturze. Jego przepowiednia była ostrzeżeniem, ale zamiast wykorzystać ją, by zjednoczyć sanktuarium, pozwolił rozplenić się chaosowi. Inarius, Eliasz, Lorat, tak bardzo chcieli interpretować przepowiednię po swojemu, że umknęła im w niej prosta prawda. Jesteśmy zakładnikami odwiecznego konfliktu. Pionkami aniołów i demonów. Zawsze będziemy częścią tej wojny. Musimy walczyć o przetrwanie. Inarius zachował się bardzo ludzko, uznając, że przepowiednia mówiła o nim. Chyba, że to jemu wasza... Święta Matko... Ratuj nas. Eliasz sądził, że to ja ocalę sanktuarium. Ale się mylił. Ludzkie stado musi poprowadzić człowiek. No ciekawe. Ty. No tak właśnie myślałem. Nie jestem niczyim zbawcą. Dobry pasterz zawsze tak mówi. Ale spójrz na swoje życie. Ludzie widzą w tobie nadzieję. Wow. Nienawiść, zniszczenie i groza są wieczne. Zawsze będziemy musieli z nimi walczyć. Ale razem
możemy przechylić szalę wiecznego konfliktu na naszą korzyść. Wszystko zaczyna się tutaj. Od zniszczenia Mefista i od ciebie, prowadzącego nas w bitwie. Ale próbuje namieszać we łbie. Walcz o sanktuarium. A ja będę trzymać się w cieniu. Nigdy do ciebie nie dołączę. A zatem taką przyszłość wybierasz. A to trzeba mieć jednak mocną psychę i samozaparcie. W sensie samozaparcie to nie ma raczej nic do gadania, ale taką mocną psychę, żeby się oprzeć takim pokusom, nie? Zakuję cię w kajdany na wieczność. Co ty nie powiesz? Gdzie ta myszka moja jest? Przyjacielu, potrzebujesz pomocy? No cześć, jak... Przejdź. Jak oni mieszczają we łbie człowiekowi, nie? Jaskinia w górach. To tam znalazł mnie Mefisto. Uwolnić cię z tej pułapki. Dlaczego mi pomagasz? Spójrz, gdzie stoimy. Uratowałem cię w tej ponurej jaskini, bo wyczułem, że możesz skończyć z Lilith. I to wszystko, czego chcę. Nie będę kłamał. Kiedyś staniemy się wrogami. Ale czy tego chcemy, czy nie? Potrzebujemy siebie nawzajem, by ją pokonać. Spójrz mi w oczy. Przed tobą trudna droga. Moje błogosławieństwo cię poprowadzi. Krocz bez strachu. Dobre. I czyżby tutaj była jakaś taka wstępna zapowiedź, wstępna aluzja, do DLC z Mefisto, wiecie o co chodzi? Że gdzieś tu czai się ten stary wilk. Chcesz podążać za Mefistem? Ale za mną nie. Naprawdę jesteś aż tak głupi? Nie służę żadnych pomocy. Ja nie próbuję zwrócić się na rak. Chcę! Dobra, poróbmy chłopa. Jedziemy dalej. Dobra, ten zaraz zginie. Niespodzianka, ziomek. A, daj ze dwa potki. Cyk, cyk. A mnie odsunął, dzięki ty. Wow.
Dobra, leży. Lecimy, lecimy dalej. Następny boss tam jakiś. Wow. Aż dwa. Eliasz, proszę. Ty no, nie mogę się ruszyć, halo, co jest? Po kolei, najpierw tego. Kuźwa, ty. Potrzebuję czasu. Dobra, jedna z głowy. Teraz możemy się nim zająć. Jeszcze raz? Nie, już nie, dobra. O, o. Dobra. Kończymy chłopa, idziemy dalej. Na darmo poświęcasz swoje życie. Los Mefista jest już przesądzony. No chyba nie jednak. Nic nie jest jeszcze pewne. Dlatego wciąż nie chcesz mnie przekonać. Właśnie. Jest wdzięczny. Zmieni twoje życie w koszmar, aż zaczniesz błagać o śmierć. O, Astaroth, siema, mordo, dawno się nie widzieliśmy. Dobra. Pozbądźmy się tego gówna tu, co za mną biega. Aha, przybiegło nowe, świetnie. Jaka zadyma, nie? Dawaj pota jednego. Auć. Dobra, mam cię. Elegancko. Tam się dusi, chłop. To widzące oko jest źródłem tego koszmaru. Cześć, niewidzące oko. Weź je i wyrwij się z niego. Dobra, udało się chyba. Dobra. Wyszliśmy, jest git. Ty co jest? Czemu oni oboje? Co tu się stało, jak nie było? Co jest?
Nie myśl, żeby mnie tu pochować, pytlaku. Za stary jestem, żeby cię stąd tęszczyć. Zabierz rękę i daj mi spojrzeć. Od lat nie słucham twoich rozkazów, Loracie, więc teraz też nie zamierzam. Mogłeś przyjść do mnie zamiast do katedry. Dzieliłbym z tobą trudy. Pomógłbym ci. Wiem. Może wtedy inaczej potoczyłyby się losy z Kozglem. Nie, Orina? Myślisz, że... zrobiłem wystarczająco. Tak. A nawet więcej. No niestety. Kurde, szkoda. Gdzie ta młoda teraz jest? Z powodu Donana. Co się stało, to się nie odstanie. Mam nadzieję, że jemu nic nie jest chociaż. Dzięki oku. Lilith próbowała mnie uwięzić. Wcześniej widziałem, jak przechodzi przez wielkie morze ognia. Za nim leży królestwo jej ojca. Czyli to koniec. Nie możemy się teraz poddać. Mamy kamień. Co teraz zrobimy? Nie. Nie wiem. Ja... zawsze zakładałem, że jeśli nie przeżyję, to ty wszystko zakończysz. To twoja pewność nas prowadziła. Nie moja. Zaufaj instynktowi. Tylko dzięki niemu dotarliśmy tak daleko. No dobra, trzeba po prostu iść dalej. Dobra, słuchajcie, bo to widzę też tam trochę potrwało, tak więc polecimy dalej w kolejnym odcinku. Jak wam się oczywiście podoba, subie łapa w górę, komentarz zasięgów też mile widziany. A ja się zmywam i do następnego. Bywaj. Trzymajcie się, cześć.